Przedstawili Państwo wiele takich tutaj elementów, które w trakcie tej procedury nie do końca spełniają Państwa zdaniem no, standardy przyjęte, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. Tak, ale to nie jest tylko nasze zdanie. Konsultowaliśmy to z ekspertami i rzeczywiście, jeśli chodzi o postępowanie urzędników... Trzeba tu spytać oczywiście, żeby już uściślić. Jacy to byli eksperci? Eksperci z dziedziny prawa administracyjnego, tak? Czy mogą Państwo jakimiś nazwiskami się, powiedzmy, tu posługiwać? Się posługiwać nazwiskami. Jeśli będzie taka potrzeba, to zawsze możemy, ale nie chcemy w tej chwili, bo takiej potrzeby nie ma. Także rozmawialiśmy z konstytucjonalistami, tak, z Wydziału Prawa zajmującego się tą problematyką. I rzeczywiście okazuje się, że wystąpiły między postępowaniem urzędników, a zapisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Konstytucji rozbieżności. Rozbieżności dotyczące dwóch artykułów Konstytucji, tak? I rozbieżności dotyczących pięciu artykułów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jakie to konkretnie są artykuły? Artykuł dotyczący działania zgodnie z prawem i na podstawie prawa oraz artykuł dotyczący zachowania godności człowieka i obowiązku zachowania tej godności przez urzędników. Jeśli chodzi o konstytucję, natomiast jeśli chodzi o kodeks postępowania administracyjnego, to zostały złamane reguły informowania, dopuszczenia do uczestnictwa. Właśnie głównym tutaj zarzutem albo jednym z ważniejszych było to, że nie uczestniczyli Państwo w procesie weryfikacji, co jak Pan tu przytaczał, konkretny przepis prawny reguluje. Tak, nie tylko przepis prawny, ale mamy tutaj bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego z dziedziny prawa administracyjnego, które ewidentnie wykazuje, iż urząd ma obowiązek realizacji swoich działań zgodnie z regułami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w tym zakresie oczywiście udostępnienia możliwości uczestnictwa stronom w przebiegu całego tego postępowania. Ominięcie któregokolwiek z elementu uczestnictwa przez stronę powoduje i czyni to postępowanie nieważnym. Także używanie tu sformułowań urzędnika, który w rzeczy samej nie przeprowadził tego postępowania, a i mimo wszystko jednak skomentował zapisy lub nasze działanie w sposób negatywny, wykazało ewidentnie, że urzędnik nie zna tego prawa, nie zna tych reguł i zahamował możliwość ustalenia ustaleń faktycznych i rzeczowych. Jakie tutaj jeszcze były, bo w dniu dzisiejszym mówili Państwo, że nie otrzymali kserokopii dokumentów, że nie do końca dopuszczono Wam, nie dano Wam możliwości jakiejś kserowania protokołów. Jak to było? Tak, oczywiście protokół, kompleksowy protokół liczbowy sporządzony przez urząd, podpisany przez naczelnika, który realizował, prawdopodobnie realizował weryfikację tych głosów, bo tu mamy duże wątpliwości, nie uczestnicząc w weryfikacji tych głosów, budzi naszą wątpliwość ich pełna weryfikacja, tak? I taka jest nasza opinia i zdanie. Natomiast jeśli chodzi o ten dokument, nie uniemożliwiono nam skserowanie go i nie przekazano nam go, gdzie zgodnie z regułami prawa właśnie urząd ma obowiązek nie tylko, że przekazania nam jednego z oryginałów i to po prostu jest powszechne zachowanie, nie tylko w urzędach, ale w sądach. Każdy ma prawo do jednego egzemplarza nieodpłatnie odpowiedzi, czy z urzędu, czy z jakiejkolwiek innej instytucji w Polsce. Ale nie zwrócili się Państwo może do przełożonego, bo może pracownik był nie do końca zaznajomiony z regułami, czasami są tutaj braki. Czasem tak jest, ale to pracownicy wieloletni, długoletni pracownicy biura, znani powszechnie, tak, orientujący się w regułach. Raczej wniosek nasuwa się taki, że przełożeni zabronili wydawania nam tego. Czy oni to powiedzieli wprost? Sugerowali, acz wprost nie powiedzieli, nie nalegaliśmy, widząc, że jest duża presja. No to jaka była ich argumentacja w tym wypadku? No bo przecież urzędnik piśmiennie lub słownie musi zaargumentować swoją decyzję. Tak, ale urzędnicy tego szczebla, czyli biurowi, którzy przekazują tylko dokumenty, oni praktycznie nie są uprawnieni do komentowania. Natomiast możliwość rozmowy z osobą, która się podpisywała, okazała się dla nas niedostępna w tej chwili i w tym czasie, gdy byliśmy w biurze, a dokument po prostu uniemożliwiono nam skserowanie, musieliśmy sami ręcznie przepisać. Przepisaliśmy ten dokument dosłownie tak, jak jego zapis brzmi. A czy tam na tym dokumencie były jakieś podpisy? Tak, podpisy naczelnika wydziału, jakaś pani się podpisała, nazwiska nie pamiętam.